Dzień dobry kochani, witam was w dzisiejszym weekly vlogu. Usiądźcie wygodnie, może i pod kocykiem, bo widzę, że zbliża się już prawdziwie jesienna pogoda. Powiedziałam to i zobaczcie, jak słońce na mnie pięknie poświeciło, więc może jeszcze to nie jest koniec lata. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Ale postaram wam się też wprowadzić trochę takiego przyjemnego jesiennego klimatu do tego vloga. Czyli pokazać wam tą dobrą stronę jesieni, bo jak ostatnio wspomniałam na Instagramie o jesieni, to wszyscy po prostu byli załamani, że ja już łapię jesienne klimaty, ale te świece, te wszystkie takie jesienne przyprawy, dziewczyny, naprawdę pokażę wam, że jesień może być fajna. My właśnie z moją mamą wychodzimy. Turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Słuchajcie, pogoda ma dzisiaj zdecydowanie rozwojenie jaźni. Zobaczcie na lewo pogodę i pogodę na prawo. Zdecydowanie pogoda jest kobietą i dziś nie może się zdecydować, jaki ma humor. Słuchajcie, codziennie rano jest taka ładna pogoda, że wychodzę sobie z kawką i piję ją na świeżym powietrzu. Ale chcę wam też pokazać, że zamówiłam sobie na ten miesiąc catering, dlatego że jak jestem w rozjazdach, czy mam taki zalatany miesiąc, to nie chcę łamać diety. No i teraz razem, zobaczcie, jeszcze jest zaklejony. Razem go otworzymy i zobaczymy, co tam dzisiaj wygodna dieta ma w swoim menu. Słuchajcie, na śniadanie jest sałatka z serkiem brie, ogórkiem, melonem, pestkami dyni i suszoną żurawiną z figowym dressingiem plus grzanki. Widzicie, tutaj te dania nie są takie zwykłe i bez smaku, tylko są naprawdę różnorodne. Drugie śniadanie, dyniowy tofurnik i sos porzeczkowy, czyli rozumiem, że tofurnik to pewnie taka wersja wege sernika. Obiad, tutaj mamy indyk w sosie porowym, pieczone ziemniaki, fasolka szparagowa, podwieczorek, wafle ryżowe z czekoladowo-orzechowym kremem z daktyli i ciecierzycy, to musi być pycha. I na kolację mamy coś, słuchajcie, co jest, nazywa się Tom Kakai z kurczakiem, pieczarkami i makaronem. Nie wiem do końca, co to jest, chyba coś tajskiego. Więc tak się prezentuje mój catering na cały dzień. Słuchajcie, jest piękna pogoda, więc przyjechałyśmy na piknik. Stawku. Jest naprawdę piękny widok i piękna pogoda, więc razem z mamą postanowiliśmy spędzić sobie trochę czasu w babskim stylu, więc wyciągam. Zaraz wam pokażę zresztą, co mamy na piknik. Tutaj mamy koszyczek. No i słuchajcie, nie mamy żadnego napoju alkoholowego, jakby się wam wydawało. To jest robiony przez moją mamę sok z buraków, dlatego że my teraz bardzo mamy odporność, dostarczamy sobie wszystkich potrzebnych witamin z pożywienia. Słuchajcie, mamy też chipsy z buraka jako przekąskę. Słuchajcie, powiem wam tak, z dwóch świeżych buraków, wysoka zawartość kwasu foliowego, źródło potasu, suszone, bez smażenia i pieczenia, wysoka zawartość błonnika pokarmowego, 57 kalorii. W żabce coś takiego znalazłam, chipsy z buraka, co by nam pasowało do naszego soku. Zobaczymy, czy dobre. Czekajcie. Mega. Mega dobre? Mega dobre, no. No jak burak. Fajne, fajne chipsy. Na pewno dużo lepsze niż jakieś, wiecie, niezdrowe. Zobaczcie, jaki fajny pomysł miałyśmy razem z mamą. Czekałyśmy, żeby była ładna pogoda i tak, jeszcze wzięłyśmy sobie kawy z żabki, w razie co jakby było zimno, napój rozgrzewający. Tutaj mamy jeszcze rodzynki, te chipsy z buraka, kawę, podduchy, kocyk, sok z buraczka, który zaraz mama wam powie, jak zrobić. No i przepiękny widok. Feels like you won't ever change. I haven't seen any light for days. It feels like the crying will never break, won't go away. When the sun comes up, the shadows will fall.
Pani, kto z was też tak robi, że patrzy się w chmury i znajduje różne kształty? My przed chwilą z mamą widziałyśmy odwróconą twarz słonia, głowę słonia, ale teraz nie widzę już nic, oprócz tego, że jakaś czarna chmura przychodzi i mam nadzieję, że nie zbiera się na deszcz. Czas wracać do domu, a raczej jeszcze zajeżdżamy do Lidla. Było naprawdę fajnie, mamy z córkami. Macie super pomysł na to, jak można spędzić wartościowy czas razem, więc teraz tylko do Lidla trzeba szybko zajechać, no nie? Chociaż nie sobota. Jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla. Lidl to chyba powinien nam dać jakiś angaż w reklamie następnej, co? Za tą piosenkę. Jak ktoś jest dyrektorem Lidla, to słuchajcie, dajcie znać, chętnie wystąpimy. Bierzemy buraki na sok. Buraki bio. Będzie dalsza produkcja. Słuchajcie, mama przygotowuje sok z buraka właśnie, o którym wam mówiłyśmy i chciałam wam pokazać składniki. Tutaj są właśnie buraki, takie kroimy w takie plasterki. Tutaj są przyprawy, które dodajemy. Jest też ząbek czosnku, liść laurowy i pieprz. I tutaj jest roztwór soli w proporcji pół litra wody na łyżeczkę. Łyżkę soli mama krzyczy, więc dobrze, że jest, że pilnuje. Więc tak właśnie dziewczyny robicie ten sok i zaraz wam pokażemy, jak to już wygląda w gotowości przygotowane, żeby leżakować 3 dni. Słuchajcie, więc jak przez 3 dni ten sok jest w słoiku, on wygląda właśnie tak, zamiast zakryć go zakrętką, moja mama mówi, że lepiej jest zakryć go gazikiem, żeby po prostu oddychał. No i przez na przykład 3 dni trzymacie sok w tym słoiku, a potem możecie przelać go do buteleczek, tak jak my to zrobiłyśmy i miałyśmy dzisiaj na pikniku. W każdym razie tak to powinno wyglądać. My wam bardzo polecamy, już wiecie dlaczego. Zdrowie jest teraz mega ważne, zawsze jest mega ważne, a teraz w tym roku myślę, że doceniamy je 2 razy bardziej. Więc badajcie sobie krew, róbcie wszystkie potrzebne badania i dbajcie o to, żeby wszystko w waszym organizmie było w porządku i żeby niczego nie brakowało. Więc tutaj na pewno taki soczek z buraka na krew będzie fantastyczny. Dziewczyny, wieczory już są zimne, więc robimy sobie herbatkę z pomarańczą, cytryną, imbirem, z goździkami i z anyżem. I zaraz zrobimy sobie też maseczki, więc mamy takie wieczorne spa. No i herbatę na rozgrzanie, bo już naprawdę powiem wam, że ja zmarzłam. Nawet będąc w domu i w bluzie, jakoś jest mi tak zimno. Tak zwany zestaw relaksacyjny, herbatki. Tutaj jest świeca, którą bardzo wam polecam na takie jesienne wieczory. French Vanilla z Yankee Candle. Naprawdę piękna. I mamy takie maseczki nawilżające z kwasem hialuronowym, jeśli się nie mylę. Koreańskie. Odmładzające, koreańskie, tak, my uwielbiamy maseczki koreańskie z hebe, więc zaraz będziemy sobie robić i będziemy piły tą herbatkę i ja będę też montowała zaraz tego vloga, którego teraz nagrywam. Słuchajcie, to się nazywa prawdziwy chill, upiększanie, chcesz być piękną, to cierp, dlatego takie widoki najpierw muszą być, żeby potem skóra była w dobrym stanie odnośnie skóry. Masakra mi się stała ze skórą po ostatnim pobycie na lotnisku, słuchajcie. Miałam maseczkę przez wiele godzin i strasznie tutaj w okolicach właśnie, gdzie miałam tą maseczkę, wysypało mnie na twarzy i to tak porządnie, że musiałyśmy no szukać różnych rzeczy i mam nadzieję, że mi pomogą, bo bez pójścia do dermatologa, bo inaczej bym musiała pójść. Natomiast jeśli coś mi pomoże, to dam znać. Tutaj może coś pod maską prześwituje, widać, ale nie wiem, już jest trochę lepiej. Natomiast stany zapalne miałam takie na skórze, że masakra, więc jak tylko z tego wyjdę, bo pisałyście mi na Instagramie, że wiele z was ma taki problem, to dam wam znać. Nie. Po włosie jakoś był brzydko zawinięty. Dziewczyna, nie, jednak nic. Koniec ujęcia. Następne ujęcie. Kuczyńska, obudź se. Dziewczyny, przyjechałyśmy na zdjęcia, wstałyśmy mega rano, o 6 rano, to była nieludzka godzina. Jestem z Monią, która siedzi tu koło mnie. Widać jej rękę. I Monia pomoże mi ze zdjęciami, a potem idziemy na kawę, pojedziemy sobie chyba też na plażę, bo ma być super pogoda. Jezu, zobaczcie, cała plaża dla nas.
cała plaża dla nas. You so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. So tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Tell me where your love lies. Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink. I'm T-Pain, you know me. Comfy music that bored you with. I spy with my little eye a girlie I can get, cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever, hold up, never mind. Dziewczyny, jestem już w domu. Słuchajcie, mieliśmy naprawdę super pierwszą połowę dnia z Monią. Spotkaliśmy się już około 8 rano i piłyśmy kawkę na plaży. W ogóle plaża była cała dla nas i tak do około 2 w południe siedziałyśmy i naprawdę to był długi dzień, jak tak rano zaczęłyśmy. Poprosiłam też Monię, żeby pomogła mi ze zdjęciami, bo miałam kilka zdjęć do zrobienia i muszę wam wstawić taki śmieszny filmik. Wiesz, że to jest prawdziwa przyjaciółka, kiedy prosi się o zdjęcie, a ona to zdjęcie robi tak. Could you be shining so bright? Strawberry champagne all night. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never. No to słuchajcie, jest jak z tych memów o przyjaciółkach, że jak przyjaciółka robi zdjęcie, to robi takie zdjęcie, że wyglądało po prostu jak z okładki najlepszego magazynu. I Monia zdecydowanie takie zdjęcia robi i widzieliście to poświęcenie na ziemi, sztos, po prostu tak mi się chciało śmiać po tym, jak właśnie oglądałam te filmiki, że to jest właśnie to jest ten znany motyw, kiedy właśnie przyjaciółki robią sobie zdjęcie, to chcą, żeby to zdjęcie było jak najlepsze. Więc naśmiałyśmy się, słuchajcie, nagadałyśmy, spędziłyśmy naprawdę świetny czas i najchętniej spotkałabym się dzisiaj jeszcze raz z Monią w drugiej połowie dnia, więc może się uda, zobaczymy, napiszę do niej. Ale zaraz idę jeszcze na spotkanie z jedną moją koleżanką, którą znam tak naprawdę od jej urodzenia, słuchajcie, bo jest troszkę młodsza ode mnie, ale cały czas mamy kontakt i nasze mamy też są najlepszymi przyjaciółkami, więc tak naprawdę wiecie, najważniejsze jest to, żeby utrzymywać kontakty z bliskimi ludźmi, bo ja mam do zmontowania na przykład ten vlog już po weekendzie, żeby był, który teraz nagrywam, a nie mam nic jeszcze zmontowane. I montuję też filmy dla firm, czasami promocyjne filmy, więc to też jest czymś się po części zajmuję. I miałabym co robić normalnie, ale ważne jest to, żeby też spotykać się z ludźmi, na których nam zależy, którzy są nam bliscy, dlatego że możecie mieć masę kasy, możecie mieć najlepszą pracę, możecie robić największy progres w pracy, ale jeżeli nie macie do kogo zadzwonić i podzielić się tymi sukcesami, albo zadzwonić, kiedy jest wam źle, tak naprawdę na co wam to wszystko, na co wam te pieniądze, na co wam te sukcesy, kiedy nie macie z kim dzielić swoich radości i swoich smutków, więc dbanie o kontakty z takimi najbliższymi ludźmi jest naprawdę niesamowicie ważne i myślę, że najbardziej można się o tym przekonać, kiedy człowiek nagle się budzi i okazuje się, że nie ma do kogo zadzwonić, nie ma się z kim podzielić tymi sukcesami, więc trzeba dbać o tych najbliższych, trzeba być uważnym, nie ufać zbyt wielu ludziom, ale jak już znajdziecie dobrych ludzi wokół siebie, to to trzymać ich i dbać o nich. A mówię nie ufać zbyt wielu ludziom, dlatego że też mamy takie czasy, że jest dużo fałszywych ludzi i dużo ludzi chce bardziej mieć korzyści na przykład ze znajomości z nami niż być prawdziwy, więc na to też trzeba uważać, ale jeżeli znajdziemy już dobrych ludzi wokół siebie i rodzina, to spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Więc jak widzicie w tym vlogu, ja tak naprawdę cały czas się z kimś spotykam i nadrabiam zaległości, bo przyjechałam do Gdańska i siedziałam, cały czas pracowałam, zajmowałam się różnymi rzeczami, a w ten weekend postanowiłam po prostu poświęcić się dla bliskich, więc z mamą miałyśmy super piknik, z Monią miałyśmy super czas, zaraz widzę się jeszcze jedną moją koleżanką i jeszcze w przyszłym tygodniu chcę się znowu zobaczyć z babcią, bo już się z nią też widziałam wcześniej, tego nie było na vlogu, no bo czasami po prostu wiecie, jak się już z kimś długo nie widzi, to się nie wygląda, nie wyciąga kamery i nie nagrywa, natomiast babci wysyłam teraz buziaczki, bo coś się tam gardełko boli, więc babciu zdrowiej, a ja słuchajcie, gadałam już to dobre 5 minut, więc zacznę się ogarniać, bo włosy, słuchajcie, chcę sobie trochę podkręcić, to są moje loki, które zostały mi od rana,
wiecie, tak mi się trzymają, więc... A to wszystko na te wsówki, co wam w ostatnim vlogu mówiłam, więc podkręcę sobie włosy i lecę dalej. Dzień dobry kochani, mamy kolejny dzień, przyjechaliśmy na Górki Zachodnie spędzić sobie niedzielę nad morzem. Jest naprawdę prześlicznie, znowu trochę wiatr, więc mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to w nagraniach, bo jak zrobiliśmy z mamą piknik, to mega wiało w kamerę. Tutaj jest moja mamusia i idziemy sobie na spacer zobaczyć okolice. Słuchajcie, ja ze sobą mam tutaj drugie śniadanie, imbirowe ciasto z gruszką i winogronem. Pycha, już ugryzłam. Mega imbirowe, przepyszne. I właśnie pudełka też są fajne na to, żeby wziąć je ze sobą, jak macie taką wyprawę na cały dzień. Wstąpiłyśmy na kawkę z mamą, żeby się ociepić, bo troszeczkę nas wyziębiło tam nad morzem. Stoliki zdezynfekowano, a ja zawsze to czytam zarezerwowano i myślę, że nie można siadać. Wczoraj tak cały czas czytałam. Zobaczcie, jest też tutaj obok zaraz taki port. Zupełnie kojarzy mi się z Majorką. 2 lata temu to było, jak z Pauliną pojechałyśmy na jacht na Majorkę i tak to mniej więcej się prezentowało. Widzicie, w Gdańsku i skałki jak w Chorwacji, port jak na Majorce, w ogóle po co podróżować? Człowiek od razu docenia, gdzie mieszka. Feels like you won't ever change and I haven't seen any life in days. It feels like the crying won't never break, won't go away. When the sun comes up, the shadows will fall. I know I'm enough to weather the storm. I may not have a plan, but I'm still gonna answer if I get that, I get that call. When I'm feeling way down under it all, and it gets too heavy to keep standing tall. Powiem wam kochani, że to jest kolejny bardzo udany dzień i pogoda też nam dopisuje przez cały ten weekend. Chyba lato wróciło, tak postraszyłam na początku vloga jesienią. I zobaczcie, co się stało. I lato wróciło, bo dopiero co mówiłam, że pokażę wam, jaka jesień jest piękna. Falstart, to był zdecydowanie falstart z mojej strony. Chociaż nie jest aż tak cieplutko w 100%, więc zobaczcie, dostałam od mamy taki malutki ocieplacz z sówką i ja mam zawsze ogólnie zimne ręce. Nie wiem dlaczego, coś muszę mieć z krążeniem, albo taka moja już uroda, że zawsze mam zimne łapki i taki termoforek super właśnie zdaje sprawę. Można go wsadzić do torebki, nie trzeba z tym wielkim termoforem łazić, tylko taki maluszek. W Chibo był chyba, nie? Tak, w Chibo. Oddaję tobie, ty się zagrzej, bo mamie jest zimno. Mamie jest zimno, a ja się trochę rozgrzałam, bo chodziłam tutaj po skałkach i jest naprawdę mega ładnie. A powiedzcie mi, jak wy spędzaliście weekend, bo ja w ogóle jak wrócę, to muszę montować tego vloga, żebyście go mieli na poniedziałek. A jestem ciekawa, jak wam minął weekend. Czy u was też była taka ładna pogoda? Napiszcie mi w komentarzach, skąd jesteście, bo w sumie to jest ciekawe. Ja jestem z Gdańska, w Gdańsku się urodziłam i ciekawa jestem, skąd wy jesteście i jaka pogoda była w ten weekend u was. Kochani, ja już z tego miejsca zakończę ten vlog, dlatego że wrócę do domu i będę siedziała tylko przy kompie, więc nie będzie żadnego ciekawego zakończenia, więc żegnam się z wami już teraz. My widzimy się oczywiście za tydzień, w poniedziałek o godzinie 18:00 standardowo, nic się nie zmienia. Do zobaczenia, wysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo uśmiechów i życzę wam cudownego tygodnia. Pa, pa!